Dwa, trzy. Dobrze? Proszę Państwa, zaczynam. Proszę Państwa, wybrzmiał hejnał z Zamojskiej Wieży Ratuszowej i to był sygnał dla rozpoczęcia naszej konferencji prasowej, która poświęcona będzie 14. edycji Alei Sław Zamojskich. Ten hejnał i ten dźwięk, proszę Państwa, nieprzypadkowy. To znaczy, a także obecność tutaj za chwilę przedstawię Panów, świadczy o tym, że będzie muzycznie ta 14. edycja Alei Sław przebiegnie pod znakiem uhonorowania po prostu muzykę. Ale o tym za chwilę, wybitnego muzyka. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej, a w niej udział wezmą Pan Tadeusz Wicherek, dyrektor i dyrygent Orkiestry Symfonicznej w Zamościu, która w tym roku obchodzi jubileusz 140 lat. I oczywiście bardzo mi miło, że również przybył przedstawiciel magistratu zamojskiego o sobie Piotra Orzechowskiego, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. I bardzo mi jest z tego powodu miło. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja nazywam się Teresa Madej i jestem pomysłodawczynią Alei Sław w Zamościu, której początki sięgają 2008 roku. Więc jubileuszowa edycja przed nami, ale to dopiero za rok. Natomiast, proszę Państwa, dziś skoncentrujemy się na tym, co wydarzy się podczas 14. edycji, na którą już Państwa zapraszam, 2 lipca 2021 roku o godzinie 16. Generalnie jak zwykle w piątek. Państwu bardzo dziękuję za Państwa przybycie, przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo sobie cenimy współpracę z Państwem na przestrzeni tych 13 edycji. A teraz proszę Państwa do rzeczy, bo jak to z tą muzyką w Zamościu drzewiej bywało? Często od czasów hetmańskich na dworze Jana Zamojskiego grała kapela, która składała się ze śpiewaków, skrzypków, lutnistów, cymbalistów, basetlistów, a nawet także flecistów. Oczywiście grano również na trąbach, na piszczałkach i na rogach. Przez was mecenatu pana Jana Zamojskiego, hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, korzystał najwybitniejszy kompozytor doby renesansu Mikołaj Gomułka i jego syn Michał. I prawdopodobnie, że obydwaj grali w kapeli aktorskiej. Nie ma mnie? Wcześniej też nie było, niestety. Do którego momentu wrócić? Dalej. Proszę Państwa, dalej. A więc proszę Państwa, dalej, to od 1620 roku finansował kapelę przy Kolegiacie Zamojskiej drugi ordynat, Tomasz Zamojski, który zresztą sam grał na lutni, a ta kapela przy Kolegiacie uśmiechniała wszystkie uroczystości i ceremonie tam się odbywające. W XVII wieku również działał chór akademicki, wiadomo, Akademia Zamojska, trzecia najwyższa uczelnia Rzeczypospolitej. Następnie, proszę Państwa, duże organy i kapele posiadali również franciszkanie, a już w XIX wieku, proszę Państwa, znane były występy orkiestry garnizonowej i orkiestry pułkowej. No, z czasem, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, największa orkiestra to działała przy 9. Pułku Piechoty. Proszę Państwa, i wreszcie na Wybawieńcie Zamojskim pojawił się Karol Namysłowski i jego orkiestra włościańska, którą założył w 1881 roku. Natomiast pierwsze spotkania Zamościan z jego orkiestrą miały miejsce w 1884. I tak, przeskakując czas pierwszej, drugiej wojny światowej, powiem i podkreślę, że wokół właśnie orkiestry i szkoły muzycznej koncentrowało się życie muzyczne naszego miasta. Znane były wirtuozowskie popisy Stanisława Namysłowskiego i również jego orkiestry. A potem, pod tą wielką osobowością zamojskiego świata muzycznego był pan Józef Przytuła, który kierował zarówno orkiestrą, jak i również szkołą muzyczną. I proszę Państwa, zmierzam właśnie w tym kierunku, żeby powiedzieć, że partnerem 14. edycji Alei Sław w Zamościu będzie Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego,
która, już wspomniałam i podkreślę, o końcach urodzin założyciela jej, Karola Namsłowskiego, będzie świętować już 140-lecia i to stało się przyczynkiem, by uhonorować niezwykłą postać muzyki. Ale zanim padnie to nazwisko, proszę Państwa, to chcę powiedzieć, że w historii Alei Sław mamy już upamiętnionych, wspólnie honorowanych, wybitnych muzyków. Bo w tym Zamościu, oprócz muzyki włościańskiej, niegdyś teraz symfonicznej, również rozbrzmiewają od ponad 30 lat dźwięki jazzowe. Co zawdzięczamy Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, wybitny jazzman ma tu swoją tablicę. Ponadto został honorowany pan Tadeusz Wicherek, dyrygent. Następnie zespół Vox, który ponad 40 lat swojej działalności estradowej w Polsce i za granicą w pewien sposób świętował tu, właśnie w Alei Sław. I proszę Państwa, kolejną osobą ze świata muzyki jest pani Małgorzata Dybowska, z wykształcenia muzyk, pedagog. A teraz proszę Państwa, pora na kompozytora. 2 lipca 2021 roku o godzinie 16 tu w ulicy Grodzkiej w Alei Sław uhonorujemy tablicą pamiątkową, którą, tak jak poprzednie, wykonał z brązu artysta, rzeźbiarz Bartłomiej Sęczawa. I będzie to, proszę Państwa, kompozytor, dyrygent, aranżer, pianista, wszystko w jednej osobie, do tego Zamościanin, choć aktualnie mieszkający w Poznaniu, doktor sztuki, pan Zbigniew Małkowicz. Czy jest kilka słów o tej postaci, którą, proszę bardzo, zaprezentujemy i tu też prezentujemy ją dla Państwa. Wiatr niesforny. Przedstawiam Zbigniew Małkowicz, oczywiście w swoim stylu przy fortepianie. I już jest bardzo. Przedstawiam, gdy miał 6 lat, to tata uczył go gry na akordeonie. Ale potem, jako trochę większy, proszę Państwa, mimo tego, że wprowadzony był do kolejnych nauczycieli muzyki, marzył, by być leśnikiem i by obcować się z pięknem natury, szczególnie roztoczańskiej. Tata jednak stwierdził, że leśnik to z niego nie będzie, a będzie muzyk. Przez maturę złożył pan Zbigniew Małkowicz w 1978 roku tu, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Jana Zamoyskiego. W międzyczasie była oczywiście szkoła muzyczna pierwszego stopnia. A potem w ekspresowym tempie ukończył również szkołę muzyczną drugiego stopnia. I wreszcie, proszę Państwa, studia na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie uzyskał, proszę Państwa, no właśnie w tym zakresie, ten swój tytuł, proszę Państwa, w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej. Ale już, proszę Państwa, w 1984, czyli będąc jeszcze na studiach, można powiedzieć, jeden z najmłodszych wówczas dyrygentów, dyrygował młodzieżową orkiestrą symfoniczną działającą przy Teatrze Wielkim i zdobył pierwsze miejsce, złotą strunę na międzynarodowych imprezjach muzycznych w Bydgoszczy. Po zakończeniu studiów rozpoczął swoją współpracę i jest to ciąg wielkich sukcesów jako dyrygent w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Państwa, gdzie współpracował przy realizacji rewi piosenki francuskiej Kochankowie Paryża, który został wyreżyserowany we współpracy z Anną Radek. Następnie, proszę Państwa, w roku 1994 rozpoczął współpracę jako na całe 12 lat jako dyrygent, aranżer, a także kierownik największej agencji koncertowej w Europie, która miała swoją siedzibę w Niemczech. Proszę Państwa, zadyrygował 1200 spektakli światowych musicali, między innymi My Fair Lady, Skrzypek na dachu, a także Kiss Me, Kate. Proszę Państwa, koncertował wówczas nie tylko właśnie w Niemczech, ale również we Francji, Szwajcarii, Belgii, Austrii i Włoszech. Ale proszę Państwa, również w tak zwanym międzyczasie, proszę zobaczyć ogromną pracowitość pana Zbigniewa Małkowicza, rozpoczął pracę
I tu przypomnę, że ta pierwsza praca to była jednak w Teatrze Muzycznym w Romie, później rozpoczął pracę w Teatrze w Poznaniu. Natomiast pracując jako dyryger w Teatrze Muzycznym właśnie Roma, poznał wybitnych tego świata, współpracując po prostu z nimi, z Wojciechem Pokorą, również z Janem Szurniejem, czy Zygmuntem Koniecznym, a także z Julianem Kaszyckim. Dobrze, dziękuję. Rzeszwaj wreszcie także pracuje przez kilka lat w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, Kapitol, gdzie także jest dyrygentem, gdzie jest również, proszę Państwa, aranżerem, a także doradcą muzycznym. I tutaj znów przygotowuje rewie piosenki, a właściwie szlagierów międzywojennych i piosenki najpopularniejszych piosenek lat 60. i 70. we współpracy z Bogdanem Łazuką. Natomiast, proszę Państwa, w 2006 roku rozpoczyna współpracę jako aranżer Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. I to dzięki, można powiedzieć, ogromnej, brawurowej działalności dyrektora i dyrygenta tej orkiestry, Tadeusza Pucherka, mógł aranżować dla najwybitniejszych, którzy wystąpili tu w Zamościu na festiwalach odbywających się od tego właśnie czasu. I proszę Państwa, aranżował dla wybitnych polskich artystów, a także zagranicznych, w tym również dla drugiego. Natomiast w 2007 roku, proszę Państwa, uzyskał stopień doktora sztuki. Ale to nie koniec. Proszę Państwa, w 2003 roku wraz z małżonką Marzeną Małkowicz, która jest aktorką i solistką Teatru Muzycznego w Poznaniu, założył zespół muzyki sakralnej Lumen. I na koncie wraz z tym zespołem, takim rodzinnym zespołem, proszę Państwa, ma ponad 500 koncertów, nie tylko w Polsce, za granicą, a także właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, również na Ukrainie, na Litwie i w Hiszpanii. Oczywiście debiut tegoż zespołu muzyki sakralnej Lumen miał miejsce tu w Zamościu, w Kościele Redemptorystów. Natomiast, proszę Państwa, skomponował około 80 pieśni o tematyce religijnej. Wśród nich są pokoratoria, jak Miłosierdzie Boże i Moja Miłość, a także psalmy Dawida, również, proszę Państwa, oratorium terezjańskie i jeszcze kantatę ku czci Najświętszej Marii Panny. Tak, dobrze. Proszę Państwa, i wracając do postaci pana Zbigniewa Małkowicza. Proszę Państwa, to dla niego zaszczyt, że może pracować, tak właśnie podkreśla w rozmowie, z Orkiestrą Symfoniczną imienia Karola Namysłowskiego. Tym bardziej, że tu wraca do Zamościa, przecież miasta jego urodzenia, gdzie zna każdy zakątek, nawet bardziej niż chyba nie jeden Zamościa. Także podkreślając, proszę Państwa, 2 lipca 2021 roku o godzinie 16:00 powitamy w Alei Sław, tu w ulicy Grodzkiej, pana Zbigniewa Małkowicza i na pewno będzie muzycznie, ponieważ do tegoż zespołu Lumen pan Zbigniew Małkowicz pozyskał jedne z najlepszych głosów jazzowych w Polsce, wokalistów jazzowych w Polsce, czyli Marka Pałatę, Janusza Szroma i Dariusza Tokarzewskiego. I już dzisiaj powiem, że ci panowie przyjaciele pojawią się również właśnie tu w oprawie muzycznej naszej 14. edycji Sław. Natomiast, proszę Państwa, 14. edycję Sław, która przyjęła nazwę Zbigniew Małkowicz w Alei Sław, patronatem honorowym objęli pan marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, następnie starosta powiatu zamojskiego pan Stanisław Grześko i również pan prezydent miasta Zamościa, pan Andrzej Wnuk, przypomnę, że partnerem tej edycji jest Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego i tu oddaję głos, już dziękując Państwu za uwagę, panu Tadeuszowi Pucherkowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że kolejny muzyk będzie uhonorowany tutaj w Alei Sław, a tym muzykiem będzie pracownik naszej orkiestry. Ale nie tylko pracownik, ale
współtwórca i twórca wielu, wielu sukcesów w naszej orkiestrze. Ze Zbyszkiem spotkaliśmy się na studiach w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i wtedy no, kolegowaliśmy się, jak to się mówi, pracując właśnie wspólnie z orkiestrą w Teatrze Wielkim, orkiestrą symfoniczną i chórami Związku Harcerstwa Polskiego przy Teatrze Wielkim w Warszawie. To są zespoły, które były wykorzystywane również do spektakli teatralnych, bo często kompozytorzy piszą partie dziecięce do swoich oper. Tak jest w Tosce, w Panu Twardowskim, w wielu innych operach. Dzieci cały czas są na scenie, występują, no i trzeba je przygotować, trzeba je poprowadzić. A również cała brać muzyczna, jak to się mówi, instrumentalna, często grała w orkiestrze, z którą te chóry występowały. I właśnie z tą orkiestrą Zbyszek zyskał swoje pierwsze laury. Później straciliśmy troszkę kontakt ze sobą. W pewnym momencie, kiedy byłem dyrektorem w Filharmonii Kaliskiej, sekretarka umówiła kompozytora, prawie mi nie mówiąc, kto to jest, na spotkanie, gdzie chciał zaprezentować swoje nowe utwory. I tak przypomnieliśmy sobie dawne czasy i od tego czasu zaczęliśmy wspólnie pracować, współpracować. Tym kompozytorem był właśnie Zbigniew Małkowicz i siadł do fortepianu, zagrał mi praktycznie wszystkie piosenki z swojego pierwszego poporatorium Miłosierdzie Boże. Wtedy stwierdziłem, że ten materiał ma olbrzymi potencjał. To jest rzecz, którą należy pokazać. I Zbyszek się nie spodziewał tego, ale ja od razu na tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, że ten utwór musimy nagrać na płytę kompaktową. I tak zrobiliśmy. Płyta rozeszła się w nakładzie ponad 200 tysięcy egzemplarzy. To jest olbrzymia ilość. Później idąc tym tropem nagrywaliśmy wspólnie wszystkie jego poporatoria. No a w momencie, kiedy zacząłem pracę w Zamościu, to jakby planując działalność instytucji, planując jej taki rys artystyczny, stwierdziłem, że brakuje nam repertuaru, który moglibyśmy wykonywać tutaj w Zamościu, takiego repertuaru, który jest chętnie słuchany przez naszą publiczność. No i trzeba było ten repertuar po prostu stworzyć. W związku z czym zwróciłem się do Zbyszka, czy nie zechciałby aranżować swoich utworów, czy inne utwory tutaj na potrzeby również naszej orkiestry zamojskiej. I tak też zaczęła się nasza współpraca. Zbyszek tworzy co roku kilkadziesiąt utworów, krótszych, dłuższych, które wykonujemy na naszych koncertach i dzięki temu ten repertuar jest tak ciekawy, tak różnorodny i lubiany przez naszą publiczność. Dodam jeszcze, że profesjonalizm Zbyszka jest do tego stopnia znakomity, że często nasi soliści ze świata mają obawy, jak ich utwór, jak ich muzyka będzie zagrana przez orkiestrę symfoniczną. Z drugim na przykład mieliśmy też taki przypadek, że drugi powiedział, że on raczej nie wyobraża sobie. Mamy tutaj remix za plecami. Podkład muzyczny. Podkład muzyczny, no cóż, perkusyjny. Taczki. Może kiedyś wykorzystamy w jakiejś amarzacji. I z drugim była też taka historia, że
On powiedział, że nie bardzo sobie wyobrażał, jak to może brzmieć z orkiestrą i umówiliśmy się, że zrobimy próbę. Napiszemy aranżację, zrobimy próbę z orkiestrą. Jeżeli mu orkiestra będzie przeszkadzała, bądź nie będzie się chciał podpisać pod taką wersją swojego utworu, to po prostu zagra sam ze swoim zespołem. Ale jak przyszedł, był tak zachwycony, tak mu się podobało ta nakładka symfoniczna na jego utwory, że zagraliśmy znakomity koncert i był naprawdę, dopóki był zachwycony. I tak się dzieje z pozostałymi artystami, którzy wchodzą w te utwory w wersji symfonicznej dzięki aranżacji Zbyszka, jak mówią, po prostu jak w masło. No i w międzyczasie Zbyszek właśnie uzyskał tytuł doktorski, co jest szczególnym wyróżnieniem dla członka naszej społeczności. I gratulujemy mu z tego powodu bardzo i czekamy na kolejne utwory. Podczas naszego koncertu, który się odbędzie, pierwszy taki koncert, który będzie w zespole kameralnym tutaj na Alei Sław, na Grodzkiej, wystąpi Marek Bałata, Janusz Rom, Marzena Małkowicz, a podczas koncertu wieczornego zaprezentujemy specjalnie napisaną taką uwerturę hiszpańską właśnie Zbyszka Małkowicza oraz fragmenty różnych jego oratoriów, jak i aranżacji, które zrobił z myślą o naszej orkiestrze. Także serdecznie zapraszam, będzie bardzo ciekawie i bardzo, bardzo różnorodnie, bo będzie trochę muzyki sakralnej, religijnej, ale takiej z dużym powerem, no i będzie sporo muzyki rozrywkowej, łącznie z utworem na przykład Czesława Niemena. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. No i jeszcze prosimy o głos pana dyrektora Piotra Orzechowskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, króciutko, bo moi przedmówcy powiedzieli już właściwie wszystko. Bardzo się cieszę z tego powodu, że Aleja Sław urozmaici kalendarz imprez kulturalnych w 2021 roku. Przy tej okazji nie sposób nie wracać do tego smutnego tematu pandemii i do tego, że powoli wracamy do normalności. I właśnie ta impreza dzięki inicjatywie pani Teresy Madej jest taką jaskółką normalności, powiewu normalności, także bardzo się cieszę, bo wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić, że Aleja Sław to jest wydarzenie towarzyskie, kulturalne, muzyczne, czasami artystyczne, plastyczne, w zależności od osoby uhonorowanej. Tak więc bardzo się cieszę, że 2 lipca, tradycyjnie w piątek o 16:00 uhonorujemy kolejną osobę w Alei Sław, a wieczorem zapraszam na koncert promenadowy na Rynku Wielkim Wodnym w Zamościu. Na Wielkim? Dobrze, no to na Rynku Wielkim w Zamościu o godzinie 20:00. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam. Nic innego nie sposób w tej chwili powiedzieć. Serdecznie zapraszam, dziękuję bardzo. A ja, proszę Państwa, zanim podziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, to chcę podkreślić, że pan Zbyszek to nie wie, ale tak naprawdę to świętujemy nie tylko jego 15-lecie współpracy z Orkiestrą Symfoniczną, a może nie, ale również 35-lecie jego pracy artystycznej, bo to dokładnie tyle lat wypada w tym roku. Kończył studia w 1886 na Akademii Muzycznej w Warszawie. Więc będzie to 1980. Dobrze się trzyma. Historycznie. Miało być historycznie, proszę Państwa, jak to jest muzycznie. 1986 oczywiście przez 5 lat tam nie studiował. W międzyczasie zresztą już wygrywając pierwszą swoją złotą strunę. Złotej struny, proszę Państwa, nie będzie tym razem. Będzie tablica wykonana z brązu, na której już odcisnął swoje buty, a nad tablicą i układem tych butów już pracowaliśmy wspólnie z panem artystą rzeźbiarzem Bartłomiejem Sęczawą. I powiem, że na tablicy znajdzie się napis. Oczywiście nie inaczej. Zbigniew Małkowicz, kompozytor, dyrygent. Oczywiście cała długa lista jeszcze jego niezwykłych talentów, którymi się dzieli z nami,
które zostały podkreślone, prawda, tym, czym zajmuje się w swojej długoletniej pracy muzycznej, artystycznej, ale te dwa słowa właśnie mówią wszystko. Państwa, także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mimo tych dźwięków w tle, mam nadzieję, że zaproszenie zostanie przyjęte przez mieszkańców Zamościa, do których kierujemy wspólnie to zaproszenie, że będzie znowu pięknie, będzie muzycznie i warto tu pojawić się 2 lipca 2021 roku. Myślę, że o pięknej pogodzie. Jeszcze raz Państwu dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, dziękuję pracownikom Orkiestry Symfonicznej, dziękuję panu dyrektorowi i panu dyrektorowi również Wicherkowi. Maestro Wicherkowi również serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.